Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj chcę z Wami się podzielić jedną z takich ważnych rzeczy, jeśli chodzi o odchudzanie. To jest myślę, że jedna z podstaw takich naprawdę ważnych podstaw tego, jak się odchudzać, ale też po prostu co wprowadzić w życie, żeby to było produktywniejsze, żeby to było lepsze, żeby też móc oszczędzić pieniądze, bo to też jest ważne. Mianowicie chodzi o planowanie nie posiłków, ale zakupów. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Ile razy Ci się zdarza mieć na coś ochotę, albo nie wiem, chcesz zrobić obiad, zaglądasz do lodówki, myślisz, okej, żeby zrobić to, to muszę to i to dokupić. No i po co, skoro możesz już mieć to w lodówce? I ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że to jest taki banał i może wszyscy o tym wiemy, a tak naprawdę myślę, że większość z nas o tym nie myśli. Jeżeli nie robisz sobie zakupów, to trochę inna sytuacja, ale może warto właśnie, nie wiem, jak mieszkasz z rodzicami albo no może właśnie jak mieszkasz z rodzicami, bo myślę, że to jest jedyna opcja, kiedy nie kupujesz sobie zakupów, to może warto im dać taką listę, na przykład co ty chciałbyś, żeby było w tej lodówce, czy chciałabyś. Ale ja będę rozmawiać raczej do tych, którzy mają swoje pieniądze, swoje lodówki i po prostu robię sami zakupy. Załóżmy, że do tej grupy właśnie będę mówić. Mianowicie, to jest niesamowicie ważne. Dlaczego? Bo jeżeli zaplanujesz już sobie na przykład posiłki, zaplanujesz sobie posiłki na tydzień, to wiesz mniej więcej, co chcesz do nich kupić. I wiesz, że będziesz potrzebować tego, tego lub tego i tego i tego. Jak na przykład wiesz, że chcesz spaghetti, a nie masz w domu ani makaronu, ani sosu pomidorowego, no to wiesz, że musisz to kupić. Wiesz, że też potrzebujesz mięska, na przykład jeżeli to jest spaghetti bolognese albo boczku, jeżeli to jest carbonara, no cokolwiek. Więc potrzebujesz właśnie pewnych składników. Więc dlatego już mówiłam o planowaniu posiłków, tu was odsyłam. Nigdy nie pamiętam po tej stronie, chyba po tej. Więc odsyłam was do tego filmiku. Możecie sobie obejrzeć, jak planować swoje posiłki i jak ja to robię. Ale właśnie planowanie zakupu to też jest niesamowicie ważna rzecz, ponieważ to jest podstawa. Właśnie musisz sobie zaplanować, co chcesz kupić. Ja polecam robienie list zakupów. Ja na przykład mam taki trik, że na lodówce mamy takie karteczki na magnesie i jak na przykład widzę, że czegoś już w lodówce brakuje, a wiem, że za niedługo idziemy na zakupy albo po prostu już zaczyna brakować, to piszę na tej karteczce na lodówce na przykład zakupy i wpisuję, nie wiem, masło, sos jakiś tam, ser żółty, bo się kończy. I wpisuję takie rzeczy, ponieważ to mi ułatwia później ogarnięcie tych zakupów, że nie muszę biegać 3 razy do lodówki zaglądać, bo widzę na tej liście, aha, okej, dobra, brakuje tego, tego i tego, zajrzę, czy jeszcze czegoś dodatkowo brakuje, bo może zapomniałam wpisać i tyle. I to jest niesamowicie łatwe, banalne wręcz, często Ci zajmie 2 sekundy, a ułatwi Ci życie po prostu, bo jesteś w stanie to ogarnąć. Dlatego ja serdecznie Wam polecam planowanie zakupów i niby wszyscy to robimy, ale też rzadko kiedy robimy. Ja na przykład, my rzadko robimy zakupy często. Nie po polsku zdanie. My często robimy zakupy raz w miesiącu, takie duże. Takie, że jedziemy, to jest faktycznie, obskakujemy te kilka sklepów, ogarniamy te najważniejsze rzeczy, kupujemy też takie rzeczy jak na przykład serki, coś tam, jakieś takie. I później na przykład w połowie miesiąca, pomijając oczywiście to, że trzeba kupić pieczywo świeże, no to się kupuje na bieżąco. Ale na przykład w połowie miesiąca już, nie wiem, szynki czy sera nie ma, czy czegoś tam, no to w połowie miesiąca się jedzie jeszcze raz na takie minimalnie większe, ale trochę mniejsze zakupy. I to niesamowicie się akurat u nas w domu sprawdza. Nas jest 2 na jak na razie, więc też nie ma tego bardzo dużo. Ale to się u nas sprawdza, ponieważ raz w miesiącu jestem w stanie usiąść. Wiem, że tego potrzebuję, to będziemy chcieli jeść, tamto będziemy chcieli jeść. To zawsze też schodzi. Wiem, że na przykład śmietana to też jest ważna rzecz dla nas, żeby była, żeby sobie po prostu kupić, żeby gdzieś tam czy zabielić zupę, czy nie wiem, czy do jakiegoś sosu, czy czegoś takiego, to zawsze jest. Na przykład zawsze też mam koncentrat pomidorowy w domu. To są takie rzeczy, które są dla mnie ważne i po prostu, wiecie, są takie rzeczy po prostu, które wiem, że muszą być, bo nawet jak nie mam pomysłu na obiad, to jak te rzeczy mam w lodówce, to jestem w stanie coś z niej wykombinować. Na przykład bardzo często też są pieczarki. Oczywiście ziemniaki czy cebula to jest taka podstawa, to myślę, że każdy o tym wie. Ale to są takie rzeczy, które wiem, że jak mam,
to jestem w stanie coś wykombinować, zawsze coś gotuję. I nie muszę specjalnie później jechać do sklepu, żeby najpierw zrobić zakupy, żeby później zjeść, bo jak na przykład chcesz jeść o konkretnych porach, to musisz o tym myśleć już wcześniej. I to nie jest tak, że sobie pomyślisz 5 minut przed rozpoczęciem, że ty na przykład teraz, o kurczę, nie mam tego, trzeba podjechać. No nie, właśnie o to chodzi, że kiedy planujesz swoje posiłki, kiedy planujesz to, co jesz, kiedy jesz, kiedy tak świadomie do tego podchodzisz, to potrzebujesz też mieć zaplanowane zakupy. Potrzebujesz mieć zaplanowane wszystkie rzeczy, których potrzebujesz, których możesz potrzebować. I oczywiście nic nie jest złego podjechaniu raz na, nie wiem, raz w tygodniu po, nie wiem, pieczywo i coś tam jeszcze, bo ci brakło, ale takie na przykład codzienne chodzenie, no nie wiem, u nas się to nie sprawdza. Może u ciebie się sprawdza, ale też warto nad tym panować, bo często na takich drobnych zakupach, takich szybkich ciach, to bardzo łatwo nam wpadają w ręce dodatkowe rzeczy, których nie potrzebujemy. I wiecie, ja nawet myślę o takich rzeczach, a to bym zjadła. Najgorsze jeszcze jest chodzenie w ogóle na głodniaka, nie? Jesteś głodny i idziesz na zakupy, boś wtedy wszystko kupił i wszystko zjadł i później to leży i albo zjesz to, albo nie, i albo wyrzucisz, albo nie. Więc ja sobie tak bardzo, bardzo poważnie podchodzę do zakupów. Przede wszystkim staram się iść najedzona. Nie zawsze to wychodzi, ale nawet jak ten, to sobie pamiętam, Klaudia, jesteś głodna, uspokój się i próbuję sobie coś tam szybkiego zjeść, nie wiem, no czasem nawet po prostu zjem batonika, tak? Ale po prostu próbuję coś tam dziobnąć, żeby ten żołądek się uspokoił. Ale najczęściej staram się właśnie chodzić najedzona, z listą zakupów, żeby wiedzieć, co mi brakuje. Też chemia na przykład, czy coś takiego, no to jest po prostu ważne. Też ja sobie patrzę na promocje w jakichś sklepach, bo u nas akurat Lidl, Kaufland i Biedronka są bardzo blisko siebie, więc ja kupuję w tych trzech sklepach i obczajam promocje. I ja wiem, że to może się wydawać, ale co, nie masz pieniędzy? Nie, tu nie o to chodzi. Ale z drugiej strony, jak możesz oszczędzić i na przykład ja wiem, że i tak będę w tych trzech sklepach, i tak będę, to czemu po prostu nie oszczędzić? I czemu nie oszczędzić, wiecie, czasem naprawdę dużych pieniędzy? Nam się zdarzało oszczędzać na jednych zakupach 100 zł, więc to jest naprawdę dużo. Za stówkę możecie iść we dwójkę do kina, albo możesz kupić sobie jakąś koszulkę, albo cokolwiek, więc to nie są takie, wcale takie małe pieniądze. A po co przepłacać w jednym miejscu, skoro ja na przykład wiem, że serii szynkę wolę kupić w Kauflandzie, bo tam jest na wagę i mogę sobie wybrać, jaką chcę. Tam też jest ulubione salami, na przykład Rafała, więc ja sobie po prostu tam jadę i wiem, że i tak tam pojadę. A wiem, że na przykład płyn do płukania Kokolino jest tam tańszy, bo jest na promocji. No to czemu go tam nie kupić, zamiast w innych sklepach, gdzie zapłacę drożej. Rozumiecie? I to są takie banalne zasady, które sobie zaczynasz wprowadzać i nagle wow, tu mam trochę więcej pieniędzy, tam mam trochę więcej pieniędzy. O, teraz nie mam problemu, żeby aż tak po prostu jednak chcę zrobić obiad na szybko, to mam jakieś składniki, nie mam pustej lodówki. Może się kiedyś z Wami podzielę, jakie zakupy dokładnie robimy raz w miesiącu. Jeżeli jesteście ciekawi, to dawajcie znać, to Wam pokażę, co kupujemy. Ale wiecie, nie każde zakupy co miesiąc wyglądają tak samo. Czasem one są trochę mniejsze, czasem trochę większe. Też zależy, bo nie co miesiąc nie kupuję 50 paczek makaronów, zakładam, nie? Nie kupuję 10 paczek makaronów, bo po co? Nie, ja też mleko na przykład kupujemy od razu, kupujemy UHT, bo łatwiej przechować, więc kupujemy od razu 12 mlek. Więc nie, też nie co miesiąc kupujemy mleko. Rozumiecie? I to są takie rzeczy, które nie co miesiąc są, ale z drugiej strony dobrze jak są, bo jak na przykład mi czegoś braknie, no to jestem w stanie po prostu, później wiem, że na przykład zostaje mi 2 litry, to wiem, że na następnych zakupach kupujemy mleko. I u nas to wypada tak co 2-3 miesiące, więc to mleko tak powoli schodzi, bo tylko ja piję kawę, a głównie na to idzie. Ale wracając, więc to są takie ważne rzeczy, takie ważne punkty, które po prostu warto mieć, które warto przestrzegać i po prostu ułatwiać sobie życie, bo kiedy sobie coś zaplanujesz, to sobie ułatwisz życie, a nie utrudnisz. Kiedy sobie zaplanujesz, co chcesz mniej więcej jeść w miesiącu, wiesz, że to byśmy zjedli to może też warto porozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, może współlokatorem, robicie razem zakupy, no przeróżne macie opcje i warto usiąść i pomyśleć, dobra, to i to bym chciał. Na przykład wiecie,
starać się trzymać po prostu tej listy, bo ja wiem, że się wchodzi do sklepu i widzi się 1000 ładnych rzeczy, 1000 fajnych rzeczy i nagle człowiek by zjadł wszystko i w sumie na wszystko by miał trochę ochotę, ale wiecie, myślmy tak rozsądnie, bo łatwiej z listą zakupów jest po prostu odhaczać te rzeczy i skupiać się na tym, co masz kupić, a nie na tym, co masz akurat ochotę, bo ta ochota się zmienia z każdym kolejnym spojrzeniem na nową rzecz. I takie kompulsywne zachowanie po prostu jest nie okej. I lepiej go unikać. Więc dawajcie znać, czy wy planujecie swoje zakupy, czy wy planujecie swoje posiłki, no to na pewno myślę. Ale dawajcie znać, czy wy planujecie zakupy, jak u was to wygląda, jak u was to przebiega. Dawajcie znać, może macie jakieś fajne tipy, o których ja nie mówiłam. To dawajcie znać w komentarzach. Oczywiście widzimy się w następnym filmie i zapraszam was do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco, żeby po prostu być ze mną. Jak sobie klikniecie w dzwoneczek, to będziecie mieć powiadomienia o każdym nowym filmie, także serdecznie was zapraszam. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście moich poprzednich filmów, to też was serdecznie zapraszam i odsyłam. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie i oczywiście, jeżeli chcecie mnie jeszcze więcej, to możecie wpaść na mojego Instagrama. Tam jestem codziennie, cały czas i możecie zobaczyć backstage mojego życia, więc serdecznie was tam odsyłam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!